Cześć, z tej strony Wojtek. Dzisiejszy odcinek miał wyglądać zupełnie zgoła inaczej. I gdy wróciłem z dworu po zdjęciach już, ujrzałem informację, notkę o śmierci księdza Jana Kaczkowskiego. I nie wiem, czy to jakaś ręka boska, czy to po prostu coś z góry zadziałało, ale naprawdę... Dzisiaj miałem już kilka zwrotów akcji i to, co nakręciłem wcześniej, materiał, który miał wyglądać zgoła inaczej, tak jak mówiłem, puszczę tak, jak miał wyglądać, bo chyba o to księdzu Janu Kaczkowskiemu chodziło, czyli życie na pełnej petardzie. Ja zrobiłem coś, z czego jestem dumny i może to było szalone, to jest szalone, ale... Żyję pełną piersią i to jest super. Hello, śmigus dingus. Ja dopiero co przywitałem wiosnę, tylko nie spodziewałem się, że moja wyprawa skończy się tak niespodziewanie, ponieważ chyba nawet w najśmielszych myślach nie przeszło mi przez to, że będę dzisiaj skakał z liny. Także zapraszam was, wesołego alleluja jeszcze raz, wesołego świętowania nadejścia wiosny. Miejsce całej zbrodni wygląda mniej więcej tak. To jest takie rozlewisko, nad którym praktycznie mieszkam i do którego też należy moja działka. To jest taka ambona, z której można, jak widzieliście, skakać. I tutaj jest taki spadek. Tamten też to zjadź. Ale fajne. Ja tak się zawsze obawiam, że to mnie jebnie. I się nabiję na ten paląg. No to ten paląg to muszę wyprawiać właśnie. I że skończę, wiesz. No. Wcześniej przychodziłem tutaj, jeżeli chodzi o jakieś imprezy nielegalne i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze piwo, piwa, jakieś, wiesz, wiecie, papierosy. Nie no, naprawdę tutaj jest też duża część mojej młodości spędzona. Takiej nastolatkę gimnazjum. Dobra, do zobaczenia. Całusy, trzymajcie się. Pa, pa.